Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Dzień dobry, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy o tym, co tam słychać w świecie horrorów. Zobaczymy w świecie sci-fi, rekinów, w świecie Gwiezdnych Wojen, Amazonu i ogólnie, krótko mówiąc, co tam w chorym łudzie. Więc pomówimy sobie dzisiaj o tym. Tematów jak najbardziej nie zabraknie, bo oprócz tego, że pomówimy sobie, przedstawię wam propozycję od Amazona, będzie o tym, że Bruce Lee dostanie swoją filmową biografię. No oczywiście, że tak. Biografii nigdy za wiele. Co tam dalej? O, czat muszę sobie włączyć. Pomówimy o tym, że Aaron Eckhart i Ben Kingsley będą walczyli z rekinami. Będzie naprawdę cudacznie. Monty Pythony idą na wojnę. Będzie się naprawdę działo. Grubo będzie. Samuel L. Jackson demontuje pogłoski i mówi, że Mace Windu żyje. Jemu się nic nie stało. On żyje. Co z tego, że mu obcięto ręce? Co z tego, że go imperator tam... Nieważne. Będzie gwiazdorska obsada w nowym filmie Wojtka Smarzowskiego. Ja mówiłem wam o tym filmie już gdzieś w listopadzie. Marvel ogłosił, kto zagra w nowej fantastycznej czwórce. Sky Showtime będzie z reklamami. Stwierdzili, że trzeba wrzucić reklamy, więc o tym też będzie. A także na koniec, czy reżyser Vicky Dajły z Gyllenhaalem kłamał w sprawie Amazonu? Tam rzeczywiście się rozchodzi o 20-25 milionów. Rzeczywiście jakoś tak dosyć grube pieniądze, ale zanim przejdziemy do odcinka, kilka rzeczy. Jesteśmy dzisiaj, oprócz tego oczywiście, że jesteśmy na Facebooku, Twitchu, X-ie, Instagramie, jesteśmy na YouTubie, zarówno w formacie panoramicznym, jak i tutaj w formacie pionowym, więc dajcie znać, gdzie oglądacie, bo to jest bardzo ważne. Witam bardzo serdecznie. Cześć Jerzy Wanisz, witam Cię, że fajnie, że jesteś. Widzę, że jest Dariusz Tokarczuk, a także Paweł Nowakowski. Cześć, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, na początek ważne rzeczy, te, które na początek. Na początek, no nieważne. Niedawno skończyliśmy odcinek w ramach cyklu Kultowe Horrory, skończyliśmy serię Koszmar minionego lata, koszmar następnego lata, koszmar kolejnego lata, więc teraz czekam na wasze propozycje, ponieważ dobrze wiecie, że jak za każdym razem, kiedy kończymy jedną serię, zaczynamy nową. A co to oznacza? To oznacza, że widzowie wpisują, jakie są horrory, thrillery, straszaki, ażebym omówił. No i to się rzeczywiście wtedy dzieje. Proszę bardzo, ja tutaj wam w tym momencie wrzucam link, możecie śmigać. Cześć Stasik, witam cię bardzo serdecznie. Katarzyna Dobak, witam bardzo serdecznie na pionowym YouTubie, że tak powiem. Więc wbijajcie, macie czas do przyszłego tygodnia, do środy. I mówię, czemu to jest takie ważne, ponieważ mamy teraz dwa odcinki pod rząd, jeden po drugim i to są jednoraz mamy. Najpierw jest Martwa Cisza Jamesa Wana, a potem jest Martwica Mózga Petera Jacksona i nie byłoby szansy, żeby przeprowadzić kolejne głosowanie, więc wśród tych, które wy rozlosujecie, będą dwa pierwsze miejsca będą omówione. Czyli wiadomo, ktoś wygra głosowanie, będzie omówione i to, co będzie na drugim miejscu, będzie również omówione. Więc jest szansa na to, że może w końcu się pojawi trylogia Dario Argento, może w końcu się uda Uśpiony Obóz, a może Gatunek, a może to wszystko, co byście chcieli omówić, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo dajecie propozycji, co mnie cieszy, bo w tym momencie to oznacza, że coraz więcej osób do nas dołączono. To w tym momencie już widzę na przykład na pionowym YouTube jest 30 osób. Bardzo mnie to cieszy. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli lubicie sobie gadać o tym, co tam w świecie Hollywoodu, w świecie kultury się ostatnio wydarzyło. Więc wbijajcie, mówię, wszystkie te propozycje zbiorę i te, które będą się pojawiały najczęściej, będą miały najwięcej łapek, udostępnień, takich rzeczy, to będą one podane pod głosowanie. YouTube pozwala tylko na 5 miejsc, więc 5 będzie propozycji. Dalej, panie i panowie, za tydzień naszym gościem będzie Oliwier. Pogadamy sobie o najlepszych kontynuacjach filmowych. Bez podziału na gatunki. Możemy gadać o horrorach, możemy gadać o komediach, o sci-fi, dramatach i tak dalej, i tak dalej. Różnie z tym będzie, więc jest w tym momencie ten odcinek już ustawiony, a poza tym automatycznie będziecie mieć przekierowanie z tego dzisiejszego live'u. I ostatnia rzecz. Wiem, że w piątek powinien się pojawić nowy materiał, czyli Madame Web, ale słuchajcie, obejrzałem ten film i on jest tak gówniany, tak beznadziejny, no, że musiałem nakręcić recenzję bluzganą. Więc w tym momencie recenzja już jest u Lincolna. Lincoln już wiem, że zmontował grubo, ponieważ prawie 30 minut wyszła mi recenzja o Madame Web. Będzie rzeczywiście grubo. Bluzgam na prawo i na lewo. I jutro ta recenzja się pojawi. Jutro będziecie mieć możliwość sobie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, co tam rozłożyłem naprawdę czynnik na film na czynniki pierwsze i opowiadam wszystko od A do Z. Wiktor Jędrzechowski, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy. Więc to tyle, panie i panowie, tytułem wstępu, tytułem omawiany i przechodzimy do konkretów. I skoro przechodzimy do konkretów, to jak zawsze zaczniemy od Amazon poleca. Są to propozycje od Amazona, które no, oni mi wrzucili, polecili, więc stwierdziłem, że jak najbardziej mogę ja również
wam to polecić, a czemu by nie, a kto mi zabroni. Fajne rzeczy warto, warto polecać. Już patrzę, które okno, to okno udostępniamy. Jest, jest w porządku. Bardzo mnie to cieszy, więc zaczniemy od Blade'a, panie i panowie. Blade, oczywiście nocny, niedzielny Marek, tak jak to się zwało rzeczywiście. Jest to film, no ja wiem, chyba nie trzeba go przedstawiać nikomu. Blade z Wesleyem Snipesem, proszę bardzo, już wam tutaj wrzucam link do tego filmu, możecie sobie go kupić. 77 zł 95 groszy za Blade'a w 4K UHD plus dwie płyty Blu-ray'a 2D, więc rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie, bardzo grubo. Cześć Lancel, hej Marcin, panie i panowie, co dziś taki wąski chyba trybu nie uczęszczuje? Nie, jesteśmy właśnie zarówno na, tutaj na YouTubie pionowym, a także jesteśmy na YouTubie w formacie normalnym, tak? Możesz po prostu znaleźć, są dwie transmisje równoległe. To jest cały czas ten sam stream, ta sama transmisja, nieważne czy patrzysz tutaj, czy patrzysz na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Twitchu, to jest cały czas ta sama transmisja. Także po prostu wejdź sobie na kanał i tam sobie możesz odnaleźć transmisję, pionową, poziomą, nie pionową. Oczywiście wiadomo, jaki to jest Blade, 77 zł za 4K UHD, wersja z polskimi napisami, albo z polskim lektorem, albo z polskim dubbingiem. Nie wiem, nieważne, zawsze jest jakiś polski akcent, zawsze jest polska ścieżka językowa, także nie jest najgorzej z tym. To jest właśnie pierwszy film, który chciałem wam polecić. Drugi to właściwie nie tyle jeden film, panie i panowie, a pięć filmów. I to jest dosyć zaskakujące, ponieważ jest to pięć filmów również na Blu-raya się tym razem, a jest to kolekcja Sylwka Stallone'ego, czyli Sylvester Stallone in Action. Jest to kolekcja pięciu filmów, czyli mamy Kobrę, Zabójców, Tango i Cash, Specjalista i Demolator, Człowiek Demolka. Dajcie znać, jaki jest, tak, odchudza się chłopina, stary. Pora chyba zacząć, ale rzeczywiście widzisz, że odchudzanie mi idzie niespecjalnie dobrze. W każdym razie za 70 zł możecie sobie kupić kolekcję filmów z Sylwkiem Stallone. I oczywiście te wszystkie, oprócz tego, że macie je w opisie, też wrzucam je na czacie. I trzecia propozycja, którą mam dla was, to jest film, którego niedługo zobaczymy drugą część, bo już coraz bliżej filmu Joker część druga, więc Joker część pierwsza, panie i panowie, jak najbardziej polecam wam również. Blu-ray 4K i Blu-ray zwykły, czyli 120 zł, akurat troszeczkę to kosztuje, ale chyba mi się wydaje, że zdecydowanie warto ten film obejrzeć, no bo jest to rzeczywiście zacne kino, godne uwagi. Więc tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o Amazona, panie i panowie. To jest akurat rzeczywiście zawsze dobra sprawa. Więc nie przeciągam i zaczynamy. I zaczniemy od Bruce'a Lee. Ja pamiętam, była biografia Bruce'a Lee, oj kurczę, 30 lat temu. Jason Scott Lee tam występował w głównej roli. To jest ten facet, którego możecie między innymi kojarzyć z filmu Żołnierz z Kurtem Russellem. Tam się akcja dzieje oczywiście w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. No i on właśnie wystąpił w roli głównej, a tutaj zaraz zobaczymy, bo nigdy biografii za wiele. Wiadomo, tym bardziej, że Hollywood. Cześć, Paradox Kamera, witam cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś ziomal Starnowa. Słuchajcie, filmowa biografia Bruce'a Lee coraz bliżej. Znamy przybliżoną datę startu zdjęć. Podaj nam World of Real. Ach, jak podaje blog World of Real, produkcja filmowa biografii Bruce'a Lee ma ruszyć jeszcze pod koniec kwietnia. No więc bardzo szybko, no w tym momencie już mamy końcówkę lutego. Za sterami projektu stanie reżyser Ang Lee jest oczywiście bardzo znany. Przyczyniony Tygrys, Ukryty Smok, Hulk i tak dalej, mnóstwo tych dobrych, poważnych filmów. A w legendarnego mistrza sztuk walki wcieli się jego syn Mason Lee, którego mogliśmy zobaczyć w filmie Kac Vegas w Bangkoku. Zobaczmy, jak wygląda. Czy jest podobny do Bruce'a? No nie wiem, to już wam ocenić. Czy Mason Lee, dajcie znać, czy Mason Lee jest podobny do Bruce'a? Panie i panowie, dajcie znać. Jestem ciekaw, jak to u was jest z opinią. O filmowej biografii Bruce'a Lee słyszeliśmy w listopadzie 2022 roku. Nieakceptowany zarówno jako Amerykanin, jak i Chińczyk, Bruce Lee był symbolicznym pomostem między Wschodem i Zachodem. Przedstawił kung fu światu, był naukowcem sztuk walki. Naukowcem sztuk walki, a niech będzie, proszę bardzo. Był naukowcem sztuk walki, a także wyjątkowym artystą. Zrewolucjonizował nie tylko sztuki walki, ale również kino. Mówił w rozmowie z portalem Deadline reżyser. Czuję, że muszę opowiedzieć tę historię. Opowiedzieć o tym wspaniałym, wyjątkowym człowieku, który pomimo filigranowej postury posiadał w sobie niezwykłą siłę i który dzięki nieprawdopodobnie ciężkiej pracy zmienił swoje marzenia w rzeczywistość. Sekundkę, zapauzuję zwiastun. No oczywiście o Ang Lee mówiłem już wcześniej. Życie Pi, jeden z moich ulubionych filmów, Tajemnica Brokeback Mountain.
rozważna i romantyczna, ostrożne pożądanie, przyczyny tygrys, ukryty smok, Hulk, bliźniak, więc rzeczywiście tego filmu, tego dosyć sporo. No fajnie, ja akurat pamiętam tamten film, także jakoś się niekoniecznie. Sekundkę tutaj widzę, że Wiktor Studios jest na Instagramie. Dzień dobry Marcin, na YouTubie czat mi się pierdzieli, tak więc tutaj może będzie ok, nie ma problemu, w porządku, fajnie, że jesteś Wiktor z nami. To jest cały czas ten sam live, ten sam stream. Także najmniejszego problemu z tym wszystkim nie ma. No ja jestem ciekawy, ja Bruce Lee sobie bardzo cenię, no i rzeczywiście jest fajnie, ale zobaczymy jak to będzie. Cześć Jurek, witam cię, że bardziej jesteś. Tylko trochę podobny pisze Adalet. No, Lancer jest tak podobny jak każdy Azjata, czyli minimalnie XD. No rzeczywiście, jakoś tak jest. Marcin, czy idziesz na przedpremierę Dune? U nas przedpremiera od 29 lutego już... Ja chyba 1 marca idę. Wiesz co, sprawdzę w tym momencie, czy już jest, bo słuchaj, u mnie niby mimo wszystko jest Omniplex. Niby jest Omniplex, ale powiem ci szczerze, że tak niekoniecznie mają, z dobrymi filmami jest ciężko, wiesz, czasami się trzeba się wybrać. 29, a nie, stary, coś to, oni na 29 nawet, oni na 23 jeszcze nie mają programu. Do 23 jest Bob Marley, Madame Web, The Iron Claw, Migration, Mean Girls, One Life, Anyone But You. Także stary, czy ja będę wiedział, to tak zobaczymy się za czas jakiś. Czy Marcinie widziałeś nowego Kleksa? No niestety w Irlandii ten film nie był grany, więc nie widziałem go w ogóle. Mam nadzieję go zobaczyć, bo obejrzałem na kanale Zero rozmowę Tomasza Raczka z Kawulskim i po 10 jednostkom tak włączyłem, bo stwierdziłem, że to jest po prostu dno. Sekundę, już tutaj patrzę. Marcin Krause pisze. Cześć Marcin, witam wszystkich serdecznie. Witam Ciebie również Marcinie. Także mówię, jesteśmy w dwóch sposobach. To jest testowanie, bo ja cały czas patrzę, co się dzieje i na przykład ostatnio sobie porównywałem właśnie zarówno YouTube'a horyzontalnego, jak i tego pionowego i tutaj na przykład dużo więcej osób ogląda, tutaj dużo dłużej osoby oglądają, co nie? To jest także w ten sposób. Na razie patrzę, co jest, jak to działa. Czy zrobię recenzję Iron Claw? Nie wiem w tym momencie tak naprawdę, nie wiem, nie miałem chyba jej w planach nawet, aż muszę sprawdzić, ale chyba, że tak powiem, nie było jej w planach, bo teraz w przyszły piątek będzie Anatomia Upadku, a widzę, że nie ma. Zobaczę, jeżeli się uda gdzieś tam zobaczyć, obejrzeć w kinie, to będę wtedy patrzył, będę widział, co się dzieje. Słuchajcie, kto nie lubi dobrego filmu o rekinach, co? Kto nie lubi dobrego filmu o rekinach? A wiadomo, że o dobre filmy o rekinach bardzo ciężko, ale tym razem Aaron Eckhart i Ben Kingsley, no skądinąd dwóch ciekawych rzeczywiście aktorów, więc zobaczymy, tutaj widzę, że Wiktor Studio, no ja czekam na Dune 2, jak cholera pewnie pójdę w sobotę. No mam nadzieję, że rzeczywiście, mam nadzieję, że u mnie będzie puszczony ten wyświetlony film w porządku o czasie, że nie trzeba będzie czekać 2 tygodnie, albo się okaże, że o panie majster, jednak nie, najbliższe kino 200 km, zapierdzielaj do Dublina i tam sobie oglądaj ten film. No zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, Aaron Eckhart, Ben Kingsley kontra rekiny. To się może udać, to się może nie udać. Zobaczymy. Screen Daily, akurat to jest artykuł od Screen Daily. Aaron Eckhart i Ben Kingsley znaleźli się w survivalowym thrillerze. Projekt nosi tytuł Deep Water, czyli głęboka woda. Głęboka woda, czy taki będzie tytuł polski, zobaczymy. I jest aktualnie w postprodukcji. Deep Water zostanie zaprezentowany potencjalnym dystrybutorom podczas odbywającej się równolegle do Berlinale targów IMF. Zdjęcia. Sekundkę, muszę wyłączyć ten. Zdjęcia kręcone były w ubiegłym roku w Hiszpanii i Nowej Zelandii. W obsadzie są również Molly Wright, Angus Sampson, Nashi oraz gwiazda zespołu K-pop Unique Lee Wenhen. Okay. Kto słucha K-popu, ręka do góry. Ja niestety, albo stety, jak to woli, ja nie słucham. Za kamerą stanął René Harlin, kiedyś reżyser hitów pokroju Szklana Pułapka 2, a obecnie filmów w stylu Elita Złodziei. No nie tylko Szklana Pułapka 2, a przecież René Harlin to jest facet, który reżyserował, możecie pewnie mi poprawić, czwartego Freddy'ego Krugera, to mi się rzeczywiście wydaje. Reżyserował Na krawędzi ze Stallonem i chyba reżyserował inny film o rekinach z Samuelem Lee Jacksonem, Piekielna głębia, tak mi się wydaje, więc rzeczywiście facet zna historię rekinów. Deepwater będzie historią pasażerów pechowego lotu z LA do Szanghaju. W czasie przelotu nad Pacyfikiem samolot musi awaryjnie lądować na wodzie. Wkrótce wokół samolotu zbierają się wygłodniałe rekiny. Pasażerowie muszą ze sobą współpracować, jeżeli chcą przeżyć. Wiecie co? To brzmi tak głupio, że aż może być zabawne. Zobaczymy. Są takie nieraz filmy, które po prostu oglądamy i jest, ale to jest bzdurny film, ale to jest bzdet. Ale oglądam, bo to jest po prostu banan, bo ten film się, na przykład jak The Room, to mnie go łyzał. A tutaj, no zobaczymy. Miałem nadzieję, że tak będzie na przykład przy okazji Madame Web, że będę oglądał, będzie, ale jest dobrze, a nie tym razem.
tutaj Marcin Krause pisze, kokainowego misia, dwa chętnie bym obejrzał, jest jakaś szansa na dwójkę? Wiesz co, z tego co patrzyłem, pani reżyser się nie zabiera za taką produkcję, tam jest mnóstwo tych innych badziewi, jest właśnie kokainowy rekin, kokainowy aligator i tak dalej, ta sama zasadość, co nie, to większość jakieś tam kanały sci-fi robią, czy powiedzmy jakiś tam facet od ten Barbenheimera, ale wydaje mi się, a czemu, słuchaj, nam się nie spieszy, nie, IMDB, już sprawdzimy, czy coś się dzieje. Już sprawdzam, czy coś się dzieje. Kokainowy misiek i jest. Potem już było kokainowy misiek, historia prawdziwa. Więc też rzeczywiście coś na ten, w ten deseń. A czy kokainowy misiek 2 jest w planach albo coś takiego? No nie, na razie. Czekajcie. O czym powinien być kokainowy misiek 2? Is going to need to get in a... Słuchaj, i to ja ci mówię, Marcino, tak, Elizabeth Banks, która reżyserowała jedynkę, już są propozycje, żeby zrobiła dwójkę. I właśnie tutaj się zastanawia, o czym powinien być, żeby był sukces. Więc coś takiego jest w temacie, że dwójka możliwe, że powstanie. Aż sprawdzę, czy Elizabeth Banks może ma go gdzieś tam już, powiedzmy, jakaś preprodukcja albo coś takiego, może wiesz, gdzieś coś się dzieje. Tam, jak Dany Trecho ma tam, powiedzmy, 60 projektów do przodu, nie jako aktorka, nie, tylko jako pani reżyser. Zobaczmy, czy coś ma. No nie, na razie ma większe dobro. Film telewizyjny już w tym momencie jest w produkcji, więc na razie rzeczywiście nie ma. Nawet jako aktorka też nie ma takich rzeczy. Więc jeżeli będzie, to oczywiście będę was informował na bieżąco. Teraz na przykład robiłem shorta o tym, że rozpoczęły się prace nad filmem Five Nights at Freddy's, część druga, co nie? Także możecie sobie sprawdzić dokładnie, co tam jest. Miś przy rekinie to arcydzieło. No, a na szczęście tego, co piszesz, nie widziałem rekina. Skoro zrobił piekielną głębię, to nie będzie to nic dobrego, pisze Paweł. No słuchaj, Szklana Pułapka 2 była ciekawa, tak? No, Na krawędzi ze salonem też było ciekawe, więc może jakoś to rzeczywiście wyjdzie. Tutaj Wiktor pisze, tę fabułę o rekinach mógłby Mark Polonia nakręcić, on umie w takie tematy doskonale. Wiktor to jest wielki fan oczywiście Marka Polonii. Mark Polonia, dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście to ten facet od, chyba od Rekinsteina, tak mi się wydaje, po prostu cudne filmy, a niedługo ma powstać film pod tytułem Barbenheimer, miks oczywiście Oppenheimera i filmu o Barbie. No także rzeczywiście się zdarza. Ja przypominam, że dziś sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie, jakie ciekawe rzeczy. Jeżeli lubisz taki materiał, udostępnij ten live na swoich mediach społecznościowych. Jesteście tutaj z różnych mediów, także możecie udostępniać. Niech to się niesie, niech coraz więcej osób nas ogląda. A przed nami Monty Pythony. I co jest to właśnie zaskakujące? Panowie są już w podeszłym wieku. Można by powiedzieć, że już będą szli na emeryturę. A tutaj się okazuje, że no nie, bardzo mi przykro, nie ma takiej możliwości. Okazuje się, że będą szli na wojnę najprawdopodobniej, bo Eric Idle idzie na wojnę z Gilliamem i Cleese'em. Gorzkie słowa członka Monty Pythona podaje nam Deadline. No, rzeczywiście bardzo słabo to wygląda. Eric Idle, czyli jeden z członków Monty Pythona, ma dość swojej frustracji i dał upust w serii wpisów w serwisie X, dawniej Twitter oczywiście. Dostało się nie tylko jego dawnym kolegom zespołu, Johnowi, Chrisowi i Teremu Glenowi, ale także i Netflixowi. Co jest winien temu wszystkiemu Netflix? No, zobaczymy, zaraz wam o tym przeczytam. Eric Idle skarży się, że w wieku 80 lat musi wciąż pracować. W jednym z wpisów, który zamieścił w serwisie X, nawiązał do sukcesu z Pamalotu, czyli sztuki teatralnej zainspirowanej filmem Monty Python i Święty Graal. Swoją drogą to naprawdę no, szkoda, że w wieku 80 lat musi pracować, ale w tym momencie czuję się jak prawdziwy Polak. Nie wiem, dlaczego ludzie zawsze zakładają, że jesteśmy nadziani, napisał. Python to katastrofa. Spamalot zarobił 20 lat temu. Muszą pracować, by mieć za co żyć, a to nie jest łatwe w tym wieku. O sytuację obwinił Terego Gilliama i jego córkę Holly, której firma HDG Projects zarządza prawami do dzieł Monty Pythona. Posiadam wszystko, co kiedykolwiek stworzył Python i w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że kiedy będę w tym wieku, źródło dochodów zostanie tak drastycznie przerwane. No ale jeśli posiadasz dziecko Gilliama na stołku menadżera, nie powinien się dziwić nikt. Jeden Gilliam jest wystarczająco zły, dwoje może zniszczyć każdą firmę. No to oczywiście możecie sobie wejść na X i sprawdzić dokładnie, co tam Eric Idle napisał. Gdy jeden z fanów zapytał go, czy ma kontakt z Chrisem, Idle odpisał, nie widziałem Chrisa od 7 lat.
na wyrazy ubolewania nad tym stanem rzeczy odpowiedział: dlaczego? Bardzo mnie to cieszy. Ze stanowczą reakcją spotkała się także sugestia innego fana. Napisał on, że Netflix powinien zrealizować dokument o Monty Pythonie. Pieprzyć Netflixa i pieprzyć dokumenty, odpisał Idol. No, troszeczkę rzeczywiście się zdenerwował. Holly Gilliam, sekundkę muszę zatrzymać, oczywiście zwiastun. Holly Gilliam została poproszona o komentarz, ale jak na razie nie odniosła się do sprawy. Poparcie dla działań Erika Idle wyraziła jego córka Lily. Jestem bardzo dumna ze swojego taty, który nareszcie zdecydował się podzielić prawdą. Zawsze stawiał się dręczycielom i narcyzom i w pełni zasługuje na uznanie za to, co robi, napisała. No rzeczywiście, ktoś by mógł powiedzieć, no popatrzcie, Monty Python, no to jest w tym momencie klasa sama w sobie, tak? No wiadomo, byli bracia Marx, był Monty Python, był komiczny odcinek cykliczny z zachowaniem wszelkich proporcji, no ale można byłoby się spodziewać, że taki facet w wieku 80 lat będzie miał swoje odłożone, tak? Że rzeczywiście gdzieś ta kasa jakaś jest konkretna, a tutaj się okazuje, że nie, no rzeczywiście, że jakoś to się wszystko nie poukładało. Muszę przyznać, że troszkę to słabo wygląda, no ale wiecie jak to jest. Chcesz mieć przyjaciół, czy chcesz mieć pieniądze? To są dwie różne oczywiście rzeczy. Już patrzę, co piszecie. Cześć, Krzysiek Kubek. Witam. Kończę analizę gatunkową filmu Pluton na zaliczenie gatunków literackich i filmowych. No i proszę bardzo, no to rzeczywiście miła sprawa. Jurek pisze, no cóż, w takiej grupie można się kłócić, no chyba, że to wszystko ich wkrętka, nie wiadomo. Teraz po tym, co odstawił Snoop Dogg, tak? Snoop Dogg, że rzuca palenie. No to w tym momencie można spodziewać wszystko. Naprawdę wszystkiego się można spodziewać. Tym bardziej, no to jest artykuł Deadline, więc słuchajcie, to nie jest jakiś tam fakt super ekspres National Enquirer. To jest poważna gazeta, poważny portal. Więc no jeżeli to jest wkrętka, no to rzeczywiście może coś się zadziać. Może to jakaś taka podpucha na zasadzie, że Netflix niech spada na drzewo, niech się gonią, a zaraz o Netflix, chodźcie, wbijajcie, dawajcie, będziemy lecieć z koksem, może trzeba rzeczywiście coś nakręcić. No zobaczymy. Ja naprawdę Monty Pythona uwielbiam, zresztą nieraz wam prezentowałem moją kolekcję filmów i wiecie, że mam wszystko, co wypuścili, wszystkie filmy, więc rzeczywiście jest coś pięknego. Dariusz pisze, Benny Hill też był bardzo popularny, ale miał kiepskiego agenta i ledwo wiązał koniec z końcem. No zgadza się, rzeczywiście. Marcin, co sądzisz o zwiastunie Deadpoola? Według mnie musi się udać. Po prostu zwiastun Deadpoola tak mnie nakręcił, że przez dwa dni chodziłem, wiesz, metr na ziemię. Niesamowity, naprawdę niesamowity. Nawet było pytanie, czy jest taka szansa, że Deadpool uratuje Marvela. Na to ktoś rzucił komiks, jakiś tam był miniseria, kiedy Deadpool niszczy Marvela. Że rzeczywiście on tam, no wiadomo, że Deadpool jest postacią większą niż życie, on dokładnie wie, że jest postacią z filmu, dlatego bardzo często przełamuje czwartą ścianę i mówi tak, do ciebie właśnie, do ciebie i do ciebie też. Więc zobaczymy. Naprawdę, jaram się bardzo, jestem podekscytowany, tym bardziej, że sprawdzam na IMDb i mnóstwo jest postaci, które się mają pojawić. Pojawi się Elektra, no wiadomo, że oczywiście Kolosus, najprawdopodobniej ma się pojawić Profesor X. Jest też opcja taka, że Deadpool w ogóle będzie się przemieszczał pomiędzy filmami. Że ta scena, gdzie on tam naparza tych żołnierzy z TVA, to jest akurat z filmu Czas Ultrona, czyli Avengers Czas Ultrona. Jest też opcja taka, że pojawi się właśnie Daredevil, czyli Ben Affleck jako Daredevil. Jest opcja taka, że pojawi się Wesley Snipes jako Blade. Ale to już takie... Wiecie, nie do końca będzie potwierdzone, to wam powiem, a czy będziecie chcieli słyszeć, czy nie, to tak samo jak było z Piłą. Pamiętacie, jak wam powiedziałem pół roku wcześniej, przed premierą Piły, że Kostas Mandylor pojawi się w tym filmie, bo akurat takie przecieki do mnie dotarły, także jest. YouTube VHS, cześć, siema, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Marcin, przed dla mnie Monty Python to klasyk, uwielbiam ich skecze do dzisiaj, absurd, komizm, sam miód po prostu. No rzeczywiście to jest coś pięknego, to jest rewelacyjna sprawa, szkoda, że wyszło tak, jak wyszło. Mam nadzieję, że pojawi się Madame Web, pisze Paweł. No, Paweł. Madame Web nawet nie dostała sceny po napisach, stary, bo oni wiedzieli chyba, co się szykuje, że będzie bzdura, że będzie no. Ale za to pojawił się Peter Parker w Madame Web, ale o tym wszystkim wam mówię w recenzji, bo jak mówiłem wcześniej, zdradzam wszystko. To jeszcze Wiktor pisze na Instagramie. Ciekawy artykuł, trochę to dziwne, no ale cóż, trochę to smutno, że takie wpisy w dzisiejszych czasach się pojawiają. No niestety, widzisz, to jest to, że kiedyś, żeby rzeczywiście coś na ten temat powiedzieć, no to trzeba było, powiedzmy, zadzwonić do, w przypadku, powiedzmy, Brytyjczyków, do Total Filmu, tak, tam do Cinemy, do Filmwebu, czy gdzieś taki, powiedzmy, do IMDb i tak dalej. Teraz tak naprawdę przez to, że mamy Twittera, X-y i te wszystkie Facebooki, YouTube'y,
Widzicie, jeden facet nadaje na sześciu platformach. Jeszcze miałby dzisiaj TikTok, ale coś mi się wywaliło. Więc wszędzie jestem normalnie. Ja jestem jak Krzysiu Ibisz, nawet wyskakuję z lodówki. Więc no, tak to rzeczywiście jest. Czy damy się wkręcić, czy nie, no to już inna sprawa. To rzeczywiście w tym momencie już może być niemalże wszystko. Słuchajcie, pogadajmy trochę o Gwiezdnych Wojnach. W końcu jest, widzicie, no, Gwiezdne Wojny, Boba Fett zobowiązuje. Bo ostatnio właśnie Samuel Leroy Jackson dementuje pogłoski o śmierci Mace'a Windu. Aktor chce wrócić do Gwiezdnych Wojen, jest to Empire Online. Dla tych, którzy mogą nie pamiętać, Mace Windu zostaje pokonany, Anakin, no właściwie wtedy już chyba Darth Vader, tak już wtedy się nazywał, Darth Vader, obcina mu ręce, a Imperator go tam razi prądem i strąca go w otchłań. No ale Samuel mówi, nie, spokojnie, it's alive, przeżyło. Obi-Wan Kenobi dostał własny serial, Boba Fett dostał własny serial, nawet Cassian Andor dostał własny serial, czemu zatem własnego serialu nie miałby dostać Mace Windu? Miłość do prequelowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Miłość do prequelowej trylogii. Ja cię kręcę. Czy mam kasety VHS? Pyta YouTube VHS. Oczywiście, że mam i to całkiem sporo. Jak chcesz, na kanale jest materiał o VHS-ach, tam rzeczywiście też pokazuję. Tutaj mam akurat tylko kilka, ale rzeczywiście mam kasety VHS, jak najbardziej. Miłość do prequelowej trylogii Gwiezdnych Wojen zdaje się rosnąć z każdym rokiem. Hayden Christensen wraca jako Anakin Skywalker w co drugim projekcie Lucasfilm. Czy to już pora na powrót Samuela L. Jacksona do galaktyki dawno, dawno temu? Sam aktor jest przekonany, że tak, jak najbardziej tak, panie i panowie. Najnowszy numer magazynu Empire celebruje 25-lecie prequelowej trylogii. Mroczne widmo weszło w 99 i wśród poświęconych Gwiezdnym Wojnom artykułów znalazł się wywiad z Samuelem Jacksonem. Chociaż wywiad to może duże słowo, biorąc pod uwagę lakoniczność wypowiedzi aktora. Zwięzłość nie oznacza jednak braku precyzji. Jackson bardzo jasno wyraził, co myśli o ekranowych losach Mace Windu. On nie umarł, powiedział Jackson. A co chciałby robić jako Mace Windu, gdyby otrzymał swój własny serial na platformie Disneya? Wszystko, tak. Jasne, Mace Windu stracił ręce. O, sekundkę, to pauzuję. Stracił ręce, dostał błyskawicą i wyleciał przez okno. Ale czy ktoś widział jego ciało? Tak, Imperatora też nie widzieliśmy, jak spadł, prawda? A przecież, jak mówi stara hollywoodzka zasada, nie ma ciała, postać cała. Okej, okay, niechże będzie. Jest więc podkładka pod wielki powrót. Jackson po raz ostatni wcielił się w Mace Windu na bardzo krótki moment w widowisku Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie, w scenie, w której Rey słyszy głosy innych Jedi. Tymczasem Marvel wydał właśnie pierwszy zeszyt miniserii Star Wars Mace Windu, której akcja rozgrywa się 10 lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma. No więc jest taka szansa, że ten po prostu Samuel Lee Jackson powróci. Czy to będzie prequela, ale rzeczywiście pięknie gównianie nazywa, nie? Czy będzie rzeczywiście coś innego? No to już zobaczymy, popatrzymy. Sekundkę patrzę, tutaj Wiktor pisze na Instagramie. Ja bym chciał zobaczyć serial z Mace Windowsem, który działby się po tym, jak wyleciał z hukiem przez okno, jak po upadku budzi się gdzieś i musi walczyć o życie i Jedi Temple. No wiesz co, pomysłów w tym momencie jest bardzo dużo. Zobaczymy, co oni z tego zrobią. YouTube widzi, a są gry wideo Gwiezdne Wojny? Oczywiście, że są gry. Gier wideo jest całe mnóstwo. Jest bardzo, bardzo dużo. Patrzę, co piszecie. Jego powrót będzie tak przydatny dla jego kariery, jak powrót do Marvela. No, powrót do Marvela był tak gówniany. Mówię oczywiście o tym właściwie wszystkim, bo mówimy o serialu, czyli tam Secret Invasion, a także mówimy o The Marvels. Jeden i drugi projekt był beznadziejny po prostu. Skoro Palpatine zmartwychwstał, to wszystko jest możliwe. Słuchaj, bardzo, bardzo. Krzysztof tutaj pisze, miłość do prequeli, z czego jedna część jest spoko, druga jest przyzwoita, a trzecia to szkoda gadać. No widzisz. Tutaj pisze Lancel, na chyba wpadło Gran Turismo i obejrzałem jeszcze raz i niezmiennie dobrze się bawiłem. Montaż, zdjęcia, muzyka, Paranoid, smaczki dla graczy, dobre 8 na 10 polecam. Więc kto ma HBO, czy jeszcze HBO, albo HBO Max, niedługo już tylko Max, to jak najbardziej wbijajcie na Hapciaka, tam możecie sobie obejrzeć. Dużo, dużo projektów, dużo rzeczywiście tych rzeczy się pojawia. Niedługo ostatnio było chwalone, słuchajcie, w tym momencie na Apple TV wleci Napoleon z tym, z Joaquinem Phoenixem. Proszę, dajcie spokój. Po prostu masiakracja.
Ja tylko przypomnę Wam, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co nam w formuzie. Zaraz będziemy mówić o nowym filmie Wojtka Smarzowskiego. Będzie o Marvelu, o Sky Showtime z reklamami, a także o Wikidale. A i właśnie mogę Wam powiedzieć, Wikidale, bo wchodzi do, chciałem powiedzieć do kin, ale nie, wchodzi na Amazon, na Amazona 31 marca, albo 21, zaraz to jest, zobaczę i przypomnę sobie. Słuchajcie, nie kwiecień, tylko marzec. 21 marca pojawia się na Amazonie, a to oznacza, panie i panowie, że 23 marca na Twitchu, szukajcie mi tam jako Marcin nowe recenzje, będziemy oglądać na żywo. Akurat ponieważ Twitch, właścicielem Twitcha jest Amazon, mogę Wam pokazać, więc będę pokazywał cały ekran i obejrzymy sobie film. Nie wiem, czy będzie z polskimi napisami, czy z polskim lektorem, zobaczymy, jak to będzie zrobione. W każdym sobie obejrzymy sobie. A ja oglądam film Doctor Who, sezony i odcinki. No i bardzo dobrze, bo rzeczywiście Doctor Who to bardzo zacna jest część no, świata, no, może nie fantazy, ale powiedzmy sci-fi. Słuchajcie, Wojtek Smarzowski śmiga. Ja Wam mówiłem o tym, że ten film będzie kręcony gdzieś w listopadzie, ponieważ Radosław Ochnio, z którym wywiad, mam nadzieję, że w końcu trafi na nasz kanał, jest właśnie osobą odpowiedzialną za dźwięk w tym filmie. Gwiazdy w obsadzie nowego filmu Smarzowskiego, kto wystąpi w filmie Dobry Dom. Dobry Dom. Był dom zły, teraz będzie dom dobry. Czemu by nie? Pod koniec stycznia wystartowało zdjęcie do najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Dom Dobry. Reżyser znany z filmów poruszających ważne społecznie tematy, tym razem nakręci film o przemocy domowej. Grubo. W Dobrym Domu zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów. Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Szutart, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, no wiadomo, Jakubika nie mogłoby zabraknąć, Maria Sobociska, a także Andrzej Konopka. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów, czyli Dom Zły, Kler i tak dalej, i tak dalej. Film produkuje firma Lucky Bob z Bydgoszczy, a producentami są Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman. Zdjęcia potrwają do kwietnia 2024, film trafi do szerokiej dystrybucji jesienią 2025. Oczywiście o filmie nie wiemy nic w tym momencie, tak sobie patrzę, czy jest, a jednak jest jakaś informacja. Słuchajcie, biznesmen Rysiek jest zabieganym człowiekiem w dzień ślubu córki, ale to chyba nie o tym chodzi. Nie, to z wesele, co mi tutaj wrzucają, wesele, no to wesele znamy. No na temat tego filmu nie wiemy nic. A na pewno nie można nic podać. O godzinie 21 muszę spać. No widzisz, zdarza się. My jeszcze posiedzimy sobie pewnie z godzinkę. Jestem ciekaw, no bo Smarzowski to dużo mówić. Robi dobre filmy. Także po prostu tutaj Wiktor napisał I love Smarzowski. Więc jestem team, ten sam team. I love Smarzowski, jego dwa wesela, czyli czy Drogówka, czy oczywiście Dom Zły. To dla mnie klasyki, dla mnie polski von Trier, bo nikt tak jak on nie umie pokazać surowych obecnych czasów. No coś się zdarza. A to jeszcze patrzę, na Twitchu będzie coś oglądał, tylko nie usłyszałem, co powtórzyłbyś. Tak, Wikidale, będzie to Roadhouse z Jackiem Gyllenhaalem, a także Conorem McGregorem, więc to będziemy rzeczywiście sobie oglądać, ale to dopiero za mniej więcej miesiąc, będzie dwa dni po premierze. Wiesz co, czy to przypadkowy tytuł, czy zbieżność z oboma filmami? U Smarzowskiego nigdy nic nie wiadomo. Może być zbieżność, może być nie, to się już okaże. Smarzowski robi nowy film, muszę sobie wódeczkę przygotować na seans, pisze Jurek. Zdecydowanie tak, bo takie filmy Smarzowskiego, no to trzeba rzeczywiście, bo jego produkcje są mocno zakrapiane dziwnymi, że to powiem, uczuciami, przemocą, a przy okazji też właśnie czymś mocniejszym. Słuchajcie, pora, żeby pogadać o komiksach, bo czemuż by nie, tym razem o Fantastycznej Czwórce. Ja w ogóle ostatnio takie coś zdjęcie zrobił i czy jest jakiś uniwersum, gdzie nie ma Pedro Pascala, bo było w Marvelu jest, w DC jest, w Gwiezdnych Wojnach siłą rzeczy jest i tam było jeszcze chyba Last of Us też jest, także rzeczywiście jest wszędzie się, gdzie tylko jest możliwość, pojawia się Pedro Pascal, panie i panowie. Więc Marvel ogłosił, kto zagra w nowej Fantastycznej Czwórce w drużynie Pedro Pascal. Podaje People News. Marvel życzy wspaniałych walentynek i z okazji tej ogłasza skład Fantastycznej Czwórki i tym samym potwierdza krążące od dawna słuchy. Nowymi członkami superbohaterskiej drużyny zostali Pedro Pascal, oczywiście, Vanessa Kirby, mówiliśmy o tym, Ebon Moss Buckrack również, a także Joseph Quinn. Nowe gwiazdy, proszę bardzo, z okazji walentynek, wiadomo, wrzucili tęże informację. Tutaj macie, jak to bardzo, o, proszę bardzo, jak to bardzo ładnie wygląda. Ładuj się. A to Instagram, więc musimy
A na Instagramie się nie pokaże duże. No rzeczywiście zdarza się. I tak jak się spodziewaliśmy, Pascal zagra w filmie doktora Reeda Richardsa, znanego jako Mr. Fantastic. Niemożliwe, niemożliwe. Znanego Mr. Fantastic, lider grupy superbohaterów Kirby wcieli się w Sue Storm, czyli niewidzialną kobietę. Moss Bacharach będzie Benem Grimmem, a.k.a. Rzecz. Jak już piszecie a.k.a., to już pisze Thing, albo znany jako, a nie a.k.a. Rzecz w Filmwebie. A Queen będzie grał Johnny'ego Storma o pseudonimie Ludzka Pochodnia. Kandydatem do roli doktora Duma są podobne Cillian Murphy i Matt Mikkelsen. Poważnie, poważnie. Dzień dobry, pozdrawiamy Kanadę po raz wtóry. Cześć Sebastian, fajnie, że nas oglądasz. Słuchajcie, kogo byście widzieli w roli doktora Duma lepiej? Cilliana Murphy czy Matta Mikkelsena? Dajcie znać. Cześć Jacek, pozdrawiam Instagram. Bo chyba wydaje mi się, że jeden i drugi są dobry, no bo przecież Cillian Murphy, no to wiadomo, chociażby Strach na wróble z DC. Mads Mikkelsen no, pojawił się oczywiście też jako Zwol w kilku produkcjach chociażby. Więc no i tu był przecież w Bondzie. O, widzę, że jeszcze Ormando dołączył do nas. Cześć Ormando, witam Cię. Także dosyć fajnie jest. No, zobaczymy, słuchajcie. Premiera Fantastycznej Czwórki planowana jest na lipiec 25. A co wiem na temat filmu? No nie wiemy nic. Nie wiemy nic, w tym momencie na mnie nie wrzucają, więc nie będziemy nawet próbować kombinować, chyba i tak każdy z nas. Skoro ma się powiedzieć Doktor Doom, więc możemy po raz wtóry dostać odgrzany kotlet typu polecieli gdzieś i coś ich uderzyło, coś ich walnęło i w tym momencie muszą się uporać ze swoimi czym? Mocami, wiem jak to jest, rzeczywiście. Wiktor pisze Cillian Murphy jednak. No rzeczywiście tutaj Lancel Cillian Murphy. Paweł Nakowski bez Cavilla, no bez Cavilla, czemu miał być Henry Cavill? Paweł pisze tutaj właśnie, że Mads Mikkelsen, no Killiana. Doom był w komiksach przystojny przed wypadkiem, no więc słuchajcie, opcji jest za dużo, no tym bardziej, że ten, no co to dużo czarować, ten Doktor Doom, który dostaliśmy w filmach do tej pory, no jest bardzo, bardzo w stosunku do tego, jaki on jest w komiksach, jest totalnie niedoszacowany, bo Doktor Doom w komiksach to jest kawał skurczybyka. Jest potężny, ma moce, rzeczywiście jest zawodnikiem poważnej, ciężkiej kategorii, jak brzmi super ciężki, a ty dostaniesz takiego kolesia, co po prostu może gdzieś tam prądem śmigać czy coś. Oczywiście mówię tej starszej wiedzy, bo tej nowej to już nawet nie będziemy rozpatrywać jako rzeczywiście filmu, także po prostu grube niedorobienie. No, tutaj widzę, że chyba wolelibyście Cilliana Murphy. No, zobaczymy. Zobaczymy. O, w Grze o Tron też był Pedro Pascal. Także widzicie, no po prostu wszędzie. Jeszcze był w serialu Prawo i Porządek, Law and Order. Także no po prostu wszędzie się pojawia, gdzie tylko może. A czemu nie? Skoro ma ochotę, to niech sobie wbija, niech się pojawia. My go lubimy w każdej niemalże odsłonie, panie i panowie. Słuchajcie, teraz pora na Showtime. Mhm. Zanim Showtime, to sobie wyleję herbatkę, mi się kończy. A jak człowiek gada dużo, to wiadomo, że zasycha w gębie. Piszę, co tam u Was. YouTube VHS. A oglądałem serial animowany gadający Tom i przyjaciele. Czy to nie zaczęło się od tej takiej gry na telefony, gdzie tam można było mu po gębie czaskać? O tego to ma chodzi? Jeżeli tak, to kojarzę grę. Nie kojarzę animacji. Słuchajcie, patrzymy dalej. No to tak, Sky Showtime z reklamami. To była kwestia czasu oczywiście, bo już to wprowadził to już chyba Netflix, Disney i tak dalej, kto tylko miał, że tak powiem, dziurę w dupie, to mógł, ponieważ to jest kasa, misiu, kasa, jak mawiał kiedyś pewien wybitny skądinąd trener. Sky Showtime zaprowadza wprowadzenie nowej subskrypcji standard z reklamami. No więc wiesz, oglądasz z reklamami, chyba że posmarujesz więcej, no to wtedy będzie całkowicie inaczej. Niesamowite, niesamowite. Sky Showtime zapowiada wprowadzenie nowej subskrypcji standard z reklamami. Standard z reklamami pozwala cieszyć się bogatą ofertą. Sky Showtime w doskonałej cenie. Od 23 kwietnia 2024, czyli co jeszcze 2 miesiące, tak? Sky Showtime będzie oferować też tę subskrypcję klientom na wszystkich ponad 20 rynkach, na których serwis jest dostępny. W ramach subskrypcji standard z reklamami Sky Showtime oferuje w korzystnej cenie najlepsze treści od największych światowych wytwórni. No to oczywiście będziemy pewnie mieli, o, to można tam zobaczyć. Więc jak najbardziej, jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest Sky Showtime, to na kanale jest materiał, w którym mówię, czym jest, jak założyć konto i tak dalej, dokładnie to wiadomo.
Standard z reklamami to jeszcze bardziej korzystna cenowo propozycja, dzięki której rozrywka będzie cieszyć się cała rodzina. W ramach tej subskrypcji będzie można zobaczyć wszystkie dostępne dla Sky Showtime kinowe hity. No, okej, w porządku. Zobaczymy. No to nie będę teraz czytam na których rynkach, bo to nas tak nie specjalnie interesuje. I zobaczmy, co powiedział CEO, czyli szef Sky Showtime. Monty Saran. Monty Python, Monty Saran. Super. Sky Showtime od zawsze dąży do oferowania świetnej rozrywki w doskonałej cenie. Ta zawsze cena. Cały czas dbamy też o to, aby dostarczać klientom na naszych rynkach najlepsze hollywoodzkie, jak i lokalne produkcje. Dzięki naszej nowej subskrypcji z reklamami cała rodzina może cieszyć się rozrywką. No tak, bo ja na nic nie czekam, tylko jak na reklamy, kiedy oglądam sobie platformę VOD, żeby spokojnie móc, o patrzcie, bo tego się nie da zapauzować, no to dobrze, że są reklamy chociaż. Tu się puknie człowieku. Już wkrótce w jeszcze bardziej przystępnej cenie. Subskrypcja standard z reklamami pozwala oglądać te same hitowe produkcje, co w standard plus, ale jest tańsza. Cieszymy się, że możemy oferować klientom na wszystkich rynkach nie tylko coraz bogatszą ofertę, ale także coraz atrakcyjniejsze ceny. Mhm. Także po prostu grubo tutaj już patrzę rzeczywiście, czy gdzie jest cena, poinformuje nas o tym. Katalog nowych produkcji, dobra, no to każdy może sobie sprawdzić, co jest. Tutaj proszę bardzo, subskrypcje Sky Showtime Standard z reklamami to będzie 19,99, a Standard Plus to będzie 24,99. Dostępne będą od 23 kwietnia przez aplikację Sky Showtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android TVOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie internetowej, czyli krótko mówiąc wszędzie. Czyli bardzo mi przykro, od tego już jest lipa, no chyba, że możecie pewnie wejść na platformę przed 23 kwietnia i wykupić sobie, trzeba było pewnie pakiet roczny. No to wtedy jest taniej i domyślam się, że wtedy będzie jeszcze w tej starej cenie. Nie pamiętam nawet, jaka teraz jest cena, no ale rzeczywiście powiem tak, no akurat to mnie nie dziwi, że wprowadzają reklamy, bo każda platforma VOD wprowadza, skoro się okazało, że jednej się udało i to jest tylko i wyłącznie kasa, no to druga też jest. Słuchajcie, ja jestem taki stary, że na przykład pamiętam YouTube'a bez reklam w ogóle. Ja pamiętam czas, kiedy na YouTubie się w ogóle nie dało zarabiać pieniędzy, kiedy nie było żadnych reklam, kiedy nie było żadnej monetyzacji, nic, po prostu wrzucałeś wszystko i spokojnie. No tutaj widzimy, że są reklamy. Już patrzę, co piszecie, Wiktor. Nie mnie to istnieje w nerwie, jak ja nie po to wchodziliśmy w nową erę oglądania, żeby teraz streaming stawał się telewizją z reklamami. No widzisz, albo sobie zapłacisz, albo życie. Ciesz się reklamami z całą rodziną, najlepsze reklamy, hitowe reklamy. Tak, już dzisiaj, tylko dzisiaj, o godzinie 20.18. Tylko dla Ciebie, specjalnie blok reklam, a w między innymi Ariel proszek do prania, pigułki na przeczyszczenie, lekarstwo na biegunkę, a w najlepszym przypadku, proszę bardzo, jak usunąć psią kupę z dywanu. Tylko u nas, bądźcie z nami, Sky Showtime. Proszę Cię, daj spokój. Paradox, oj, pamiętam te stare czasy YouTube'owe, no jakoś tak to jest. Marketingowcy gimnastykują się, jak mogą, aby usprawnić pojawienie się reklam. Wszystko, wiesz, nie tak dawno właśnie był film, gdzie w snach mieliśmy reklamy, nawet w momencie nie pamiętam tytułu, a było to nie tak, że tak powiem, nie tak dawno, więc no tylko czekać. Jurek pisze, cenowo nie tak źle, a reklamy, no cóż, to jest wszędzie, nie ominie się tego. Ominiesz to za dodatkowe 5 złociszy miesięcznie, no widzisz. Takie gadanie korposzczura? Tylko i wyłącznie, nic więcej, bo to akurat mnie tak, no niekoniecznie, że tak powiem, przekonuje to ich stwierdzenie, panie i panowie, no ale cóż, wszędzie jest kasa, no ale z drugiej strony musimy ich zrozumieć, bo na przykład popatrzcie, YouTube, nawet jeżeli nie masz włączonej monetyzacji, cały czas pojawiają się na Twoich materiałach reklamy, ponieważ YouTube nam za darmo udostępnia właśnie te serwery wszystkie i tak dalej, no to kosztuje, prawda, to wiadomo, że jest pieniądz, faktem, że jeżeli masz monetyzację włączoną, to się dzielą z nami, no wiadomo, że żeby zarobić trochę konkretnych pieniędzy, to trzeba mieć tych wyświetleń mnóstwo, naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale się dzielą, tak, no więc tutaj w tym momencie oni się z nami dzielą, my coś tworzymy, a tutaj tak naprawdę jesteśmy tylko odbiorcami i musimy za to płacić. No, za telewizję też teoretycznie płacimy za abonament, mówię teoretycznie, bo wiadomo jak jest, nie wszyscy płacą, chociaż akurat w Irlandii, słuchajcie, to jest paradoks, w Irlandii łatwiej trafić do więzienia za niepłacenie abonamentu niż za jakieś poważne przestępstwo. Także w Irlandii każdy kto ma telewizor, to płaci, aczkolwiek tutaj ci, że tak powiem, kontrolerzy RTV, jak tam ich zwać, mają naprawdę duże uprawnienia.
I Marcinek też musi płacić. Co to jest? To jest, no, YouTube. Także jest. Cześć Gumbalowy, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Przynajmniej w trakcie reklam można pójść do toalet, zapalić fajka, czy poczytać dwa rozdziały książki. Wiesz co, Jurku, ja ostatnio oglądałem jakiś film. Oglądałem jakiś film, no i wiesz, że oglądałem film, no czyli ciach, tak jak mówisz, elegancko, ciach, do kuchni. Trzeba zrobić oczywiście herbatkę, bo by się skończyła do ubikacji, wiadomo, zrobić kanapkę. Wróciłem i tak, ale co ja oglądałem? Jaki ja film oglądałem? Dopiero musiałem włączyć informację. Mówię, aha, faktycznie, no popatrz się, przecież to jest The Room, Tommy'ego Wiseau. Mówię, to oglądałem, bo zapominam, bo tych reklam jest tak dużo, bo oni wrzucają, jest, wiesz, 11 minut reklam, potem jakaś autopromocja, bo tam nie może być dłużej niż 11 minut reklam, autopromocja, albo jakaś tam, powiedzmy, informacja o jakiejś sprawie charytatywnej, fundacja czy coś, i potem kolejne 11 minut reklam. Jak na przykład widzę, że na TVN czy na Polsacie włączają Titanica, albo Władcę Pierścieni, albo Wielką Ucieczkę, no to ja wiem, że poniżej 4 godzin się nie skończy. Także wiesz, już nawet zauważyłem, że oni Titanica puszczają. Titanic, część pierwsza, Titanic, część druga. Żeby nie było rzeczywiście. No po prostu Marcin idź na prezentera telewizyjnego, lepszy niż Prokop, pisze Wiktor. Może lepszy, ale wiesz, no ta twarz tak niekoniecznie może być super, super świetnie. No więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. A nagrać na YouTube gadający, grający Tom i przyjaciele, taki serial animowany. No jak chcesz, to nagraj, proszę bardzo. Ja akurat seriali, recenzji raczej nie robię. Jeżeli robię, to sporadycznie, bo akurat mam już mnóstwo zabawy z filmami. W tym momencie, jak mówię, w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę w kultowych horrorach będzie Martwa cisza Jamesa Wana. Za 2 tygodnie będzie co? Będzie Martwica mózgu Petera Jacksona. Te materiały już są dostępne oczywiście dla wspierających, więc spokojnie możecie sobie je obejrzeć, a później to będziecie decydowali od środy i oczywiście poinformuję Was o tym w przyszłym oj, tygodniu, okej. Okay. Wyłączę zapadki, bo to akurat te nie są potrzebne. I jest, no dobrze, czyli dzisiaj jest jakimś sensownym, tak, mamy ludzi na YouTubie pionowym, mamy ludzi na Instagramie, tutaj widzę, że są ludzie z Facebooka oraz YouTube'a. Czy jest ktoś od nas tutaj właśnie z Twitcha albo z X'a? Dajcie znać, bo jestem ciekaw, jak to właśnie wygląda. Panie kochany, operacje plastyczne, solarium, odpowiedni make-up i myślę, że byłoby ok, Marcinie. Wiesz co? Ostatnio leciał Comedy Central, bodajże to jest, i leciał akurat odcinek Przyjaciół, kiedy Joey mówi, że jego postać wraca, bo dostaje przeszczep mózgu, wiesz. To ja bym musiał sobie zrobić przeszczep całej głowy, żeby wyglądać cudownie. Chociaż powiem ci, że kiedyś jeszcze nie było tak źle. Kiedyś wyglądałem takim sensownie, ale to było tak... O kurde. Który mam rok? 2024? To tak było jakieś 30 kilo temu. Tak jakoś. Słuchajcie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematy są zawodowe. Teraz... No, troszeczkę mnie zaskoczyli tym, że powiem, tym wpisem. Czy reżyser Roadhouse, czyli Vicky Dale z Gyllenhaalem, kłamał w sprawie Amazonu? Bo to jest tak, producentem filmu jest... Cześć, Szymon, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Producentem filmu jest ten sam gentleman, który produkował poprzedni film, czyli z Patrickiem Swayze, czyli Joel Silver. To ten sam facet, który między innymi robił Zabójczą broń, który robił Szklaną pułapkę, który robił Commando, który robił Predatora, i tak dalej, rzeczywiście tego całe jest mnóstwo. No i tutaj jest ale, tutaj jest jak zawsze ale, akurat tym razem jest to artykuł Variety. Czy reżyser Roadhouse z Gyllenhaalem kłamał w sprawie Amazonu, słuchajcie. Także no, pogadam sobie chwileczkę o tym. W marcu na platformie Prime Amazon swoją premierę będzie mieć Roadhouse, czyli remake filmu Vicky Dale, ależ pięknie. Wcześniej będzie miał on premierę na festiwalu SXSW i przy tej okazji w styczniu wypowiedział się Doug Liman, jego reżyser i współproducent. Okej, okay, w porządku. Doug Liman oskarża Amazona o to, że nie wspiera kina. No więc dosyć poważne oskarżenia. W felietonie, który opublikował na portalu Deadline, Liman ogłosił, że nie pojawi się na światowej premierze Roadhouse. Jest to jego forma protestu przeciwko decyzji Amazona, by film nie trafił do kin. Pamiętajmy, że no, studia lubią sobie strzelić w stopę, bo ja na przykład pamiętam, jak jestem wielkim, zresztą stali widzowie wiedzą, że jestem wielkim fanem Predatora i Disney stwierdził, że Predator, Prey czy tam Prey, jak to woli, nie będzie się pojawił w kinie, tylko będzie tylko i wyłącznie właśnie na platformie Prey, a w Ameryce na Hulu, i to był wielki błąd, ponieważ ten film zebrał świetne recenzje, pobił wszystkie rekordy i było dobre. No i tak samo jest w sumie z Vicky Dale, który
No, ma dobre póki co po zwiastunie recenzje, bo nawet na przykład Madame Web, która jest w tym momencie w kinach, miała po samym zwiastunie po prostu było dno, tym bardziej, że zwiastun kłamał, o czym mówię w mojej recenzji. No, ale słuchajcie, dalej jest. Jak napisał dla Deadline, zgodził się wyreżyserować Roadhouse dla studia MGM, które dopiero później zostało przyjęte przez Amazon. Twierdzi, że cały czas wierzył, że Amazon dotrzyma publicznych deklaracji, że poprzez MGM będzie wprowadzał co najmniej 12 filmów rocznie do kin, czyli krótko mówiąc, jeden na miesiąc. Lehman oskarżył Amazon MGM Studios o kłamstwo i o to, że wcale nie zależy im na kinie, a wszystko przez to, by podtrzymać decyzję o dystrybucji wyłącznie na Prime. Okej, zobaczymy. No wiadomo, że oni, dla nich jest kasa ważna. Słuchajcie, pamiętam 30 kg temu, ale trzymamy się dobrze, też tak myślę. Sebastian to jest kolega z liceum, więc on ma możliwość pamiętania mnie. Tylko tyle, panie i panowie, powiem, że liceum to było które? Lata 95, bodajże 99, a ja w szkole, co trudno będzie uwierzyć, miałem pseudonim Suchy. Tak to kiedyś było, kurde, aż mi się łzy zaświeciły, ale dzięki Balanga za to. Ale wracając do Gyllenhaala i do tego, co się będzie działo w filmie Roadhouse. Zupełnie inny obraz całej sytuacji wyłania się z obszernego artykułu opublikowanego wczoraj na portalu Variety. Z tekstu jasno wynika, że Dougliman mija się z prawdą, kiedy rzucał mocne słowa pod adresem Amazonu. I słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu tak lub nie. Czy Dougliman, po prostu napisz tylko tak lub nie. Czy Dougliman jest reżyserem, który ma tak bardzo ugruntowaną pozycję w świecie filmu, że może stanąć okoniem co do studia Amazon, które jest no jednym z większych? Czy on po prostu rzeczywiście, jak powie nie, no to a wszyscy, a tak, stary, Dougliman powiedział nie, no to cicho, cicho, zamknij ryja. Czy rzeczywiście on ma taką mocną pozycję? Ja to zaraz przeczytam wam po tym artykule. To prawda, że Dougliman związał się z projektem w 2021 roku, kiedy studiem MGM rządził Mike De Luca i Pam Abdi. W marcu 2022 sfinalizowano umowę zakupu MGM przez Amazon. W lipcu De Luca i Abdi opuścili władze studia i przeniesie się do Warner Bros. Projekt mógł wtedy trafić do kosza, ale uratowało go szefowa Amazonu Studio Jennifer Salke. Wtedy też Joel Silver i Dougliman, producenci Wikidaiwa, otrzymali od Amazonu ofertę: zróbcie film za 60 milionów dolarów i dostaniecie dystrybucję kinową, albo zróbcie film za 85 milionów dolarów, czyli o 25 baniek więcej, ale trafi on wyłącznie na platformę Prime. Jak podaje Variety, producenci wybrali pieniądze. Coś mi tutaj śmierdzi. I nie chodzi o to, że dopiero co puściłem bąka. Po prostu coś tutaj naprawdę śmierdzi z tym drogim Limanem. W sierpniu Amazon wydał oficjalny komunikat o realizacji filmu, w którym wyraźnie mowa jest o tym, że będzie filmem platformy Prime. Pod komunikatem podpisali się i Silver, i Dougliman. Silver wybrał kasę, ale nie przestał naciskać na Amazon, by zmienił decyzję o formie dystrybucji Roadhouse. Sytuacja zrobiła się tak napięta, że studio zagroziło zerwaniem współpracy z Silverem. Na ratunek producentowi przyszła agencja WME, tam WME. Sekundę, tutaj pauzę, żeby nie wskoczyły prawa autorskie. To jest oczywiście ten gentleman, którego tutaj widzicie, to jest Joel Silver. Na zewnątrz wszystko wydawało się w porządku. Dochodziły informacje o kolejnych osobach w obsadzie. Angaż otrzymał reprezentowany przez WME Conor McGregor. Conor McGregor, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki. Tak, prawda? Wiadomo, znany jest z tego, że jest w UFC i dlatego, że tam pobił kogoś w barze w Dębnie, bo dał facetowi swoją whisky, a ten powiedział: nie, dziękuję bardzo, nie chcę, no i ten go znokautował. Jednak konflikt nie wygasł i w końcu Salki zerwała współpracę z Joelem Silverem. Powodem była przemoc werbalna producenta w stosunku do pracowników Amazon Studios i MGM, w tym szefów marketingu i działu filmowego. Oficjalnie nie mówiło się o zwolnieniu, lecz o przyjacielskim rozstaniu. To było w listopadzie 23 i kiedy wydawało się, że sprawa została rozwiązana, 24 stycznia Dougliman opublikował swój tekst na portalu Deadline. Oczywiście tutaj jest zwiastun do filmu Wikidaiwo, którego wam nie mogę pokazać, bo wiadomo, nie mam praw autorskich. Zaraz sprawdzę, co napisaliście odnośnie tego, czy Dougliman ma taką rzeczywiście pozycję. No ale dla mnie, okej, okay, Joel Silver jest w biznesie od przynajmniej 40, jak nie 50 lat, więc można by powiedzieć, że facet wie, o co chodzi. No ale czasy wielkich producentów jakiś czas temu się skończyły, po tym, co pokazali bracia Weinsteinowie, jeżeli chodzi o Miramax. No więc jestem ciekawy. Ciekawe, jak to jest. Paweł pisze, że N, no, czyli domyślam się, że nie.
YouTube wie, że idę spać. Do zobaczyska. Na tym razem my tutaj jesteśmy co niedzielę o 20 czasu polskiego, bo wiadomo, że jedni oglądają w Polsce, inni w Kanadzie, są jeszcze wiadomo widzowie z Wielkiej Brytanii, a także z USA. Przepraszam bardzo, ale mi się dzisiaj odbija. Jurek, trzeba czekać, czy Liman pozwie o rozpowszechnianie kłamstw Variety. Jeśli nie, to samo to będzie o czym świadczyć. No tak, to będzie, to samo przez się będzie się rozumiało, że po prostu Doug Liman dał ciała. Rzeczywiście, że połasili się na pieniądze, bo no ja rozumiem, rzeczywiście, w pewien sposób, bo jeżeli facet mówi, że dobra, wzięliśmy kasę, wzięliśmy 25 baniek więcej. Na co poszły te pieniądze? To już jest insza inszość, prawda? Czy rzeczywiście, o, dostaliśmy tyle pieniędzy, no to nie jest akurat film, gdzie mamy efekty specjalne niesamowite, no ale to jest rzeczywiście film, gdzie jest kilka znanych osób, jak na przykład Jay Gyllenhaal, no jest Conor McGregor, który wiadomo, że za 20 zł nie przyszedł pracować, bo pamiętam nawet swojego czasu, kiedy przed tą jeszcze wielką walką z Floydem Mayweatherem, bokserską, z Kawulski, albo ten drugi z KSW, napisali właśnie tam chyba na Instagramie czy na Twitterze wtedy jeszcze post na zasadzie, że Conor McGregor, słuchaj, dajemy ci chyba 2 miliony dolarów za walkę z Mamedem Khalidowem. Mamed wtedy był w prime, także Mamed po prostu wtedy wszystko rozwalał, dawali ci mu Terminatora, on rozwalał, Robocop po prostu nie istniał, wszystkich rozpierniczał, no ale to nawet po prostu nie odpisał, więc no zobaczymy jak to będzie. Chciałbym wierzyć, bo ja zawsze wolę jak twórcy wygrywają, bo studia, nieraz wam już mówiłem o tym, że studia bardzo często spierniczyły film, zepsuły, skopały go niesamowicie, bo chociażby teraz z moją córką oglądamy filmy i za czas jaki będziemy oglądali Obcego 3, a Obcy 3 to jest film, który jest w wersji kinowej nie do oglądania, bo po prostu, bo tam Davidowi Fincherowi tak się studio mieszało, że spierniczyli wszystko, cały film. I bardzo często studio się miesza i studio po prostu bierze i kombinuje i mówi, że my wiemy lepiej, a oni nie wiedzą, oni nawet nie wią, oni po prostu nie mają bardzo często pojęcia. Cześć Sasi, dobrej nocki, jak najbardziej, cześć, do zobaczyska. Dobrej nocki, sam zostanę na YouTube. Aha, to że mówisz papa do YouTube, VHS, dobrze. Więc ja bym chciał wierzyć, że jednak Doug Liman miał rację, a nie... No chyba, że na przykład możemy się okazać tam gdzieś po drodze, ale słuchajcie, bo to jest tak, że Doug Liman nie wiedział, że studio powiedziało Silverowi, że jest 60 albo 85, gdzieś tam mogą wyjść, wie, coś my tam wymyślimy, coś tam powiemy, gdzieś tam oko puścimy, to się rozmyje i bardzo często tak może być. No nie wiem, nie mam pojęcia, chciałbym wierzyć, że będzie jednak dobrze, ale popatrzcie, co tutaj się dzieje, bo tak naprawdę popatrzcie tylko na dzisiejsze tematy naszej rozmowy. Gadamy o biografii Bruce'a Lee, czyli kolejna biografia, a biografia Bruce'a Lee już kilka lat temu była. Znowuż, Monty Python, czyli panowie, którzy znają się od kilkudziesięciu lat, poszło o kasę. Star Wars, czyli Samuel Lee Jackson, chce wrócić jako do Mace Windu, czyli kolejna, no nieważne, czy to będzie tak zwany sequel, czy tak zwany prequel, kolejna kontynuacja. Kolejny o komisjach gadaliśmy o Fantastycznej Czwórce, kolejna wersja Fantastycznej Czwórki. Sky Showtime wprowadza reklamy. Roadhouse, czyli Wykrajło, czyli kolejna wersja. Cały czas jest tylko kasa, kasa, kasa i ta kasa się, cholera jasna, cały czas przebija. A gdzie w tym filmie, gdzie w tym wszystkim szansa na artyzm? Gdzie? Gdzie są ci wszyscy Polańscy, Scorsese, De Palma i tak dalej? No my taki dostaniemy kilku twórców i się nagle okazuje, że dostaniemy, powiedzmy, takie produkty Dune'o, Gwiezdnowojenno podobne, które wchodzą na Netflixa, który się nie da oglądać. Dostajemy kolejne Halloweeny, a my po prostu żygamy, dostajemy Madame Web i no ja mam dość. Ja nie wiem jak wy, ale ja po prostu mam już dość oglądania tego chłamu, tego syfu, który oni nam rzucają, bo w tym momencie idę zakład, że jeżeli na przykład ten na Amazonie, ten Wykidajło, dobrze się obejrzy, będzie, wiesz, ilość łapek w górę się zgadzała, ilość subskrypcji, które widzowie wykupią właśnie na potrzeby tego filmu, bo to oni właśnie w ten sposób sprawdzają, ilość godzin wyświetlonych, no to pewnie będą chcieli drugą część nakręcić. No, może być trudno, bo Jake Gyllenhaal to jest akurat osoba, która nie podpisuje kontraktów wielofilmowych. On akurat, tak samo było na przykład przy okazji Spidermana, w którym wystąpił jako Mysterio. Czemu tak naprawdę na końcu tego filmu nie wiadomo, czy Mysterio zginął, czy nie? Ponieważ Gyllenhaal powiedział, no okej, podpisuje na jeden film. A jak będzie później, to już zobaczymy. Więc akurat on ma takie w głowie, że no, teoretycznie normalnie byśmy zrobili kontynuację, bo teraz wszystkiego się robi kontynuację, no ale to już zobaczymy, jak to będzie wyglądało i no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak to będzie się działo, jak to będzie śmigało. Może będzie dobrze, może będzie super, a może będzie po prostu tak jak zawsze, czyli tylko i wyłącznie mówiąc kasa, misiu kasa.
Panie i panowie. Dobrze. Jeżeli chodzi o materiał przygotowany na dzisiaj, to jest, panie i panowie, wszystko. W przyszłym tygodniu, jak już mówiłem, jutro bluzgana recenzja Madame Web. Jeszcze nie wiem, o której godzinie, bo czekam na edycję od Lincolna. Mówię wam, prawie pół godziny nagrałem, więc może być rzeczywiście grubo. W środę pogadamy sobie o nowym filmie Jamesa Wana, bo to jest jeden strzał, więc będzie recenzja, także ciekawostki w jednym odcinku. A w piątek ma się pojawić Anatomia Upadku, czyli Anatomy of Fall, film dosyć ciekawy, nominowany oczywiście do Oscara, a za tydzień oczywiście, że tak na żywo widzimy się, będzie naszym gościem Oliwier, który wygrał w trakcie odcinka charytatywnego możliwość wystąpienia w naszym odcinku. No i cóż, i będziemy sobie gadać o najlepszych kontynuacjach. Zobaczymy, bo to naprawdę jeszcze z Oliwierem nie gadałem na ten temat i chyba będzie lepszy, jak to będzie niespodzianka, jakiego rodzaju kontynuacje. Czy chcę pogadać o Terminatorze, o Obcym, a może jednak Ojciec Chrzestny i te klimaty. Zobaczymy, panie i panowie, jak to będzie. Nie mogę się doczekać jutrzejszej recenzji. No słuchaj, zobaczysz, wiem, że akurat lubicie. Słuchajcie, pytali się chyba że tydzień temu, czy wiem, kiedy nakręcę. No nie, no nawet chyba się Wiktor pytał pod postem tam Madame Web, czy będzie bluzgane. Ja mówię, nie wiem, bo jeszcze nie zdecydowałem, także to jest różnie. Filmy o Hollywood za 40 lat. Kłótnia, kasa i remake. Piękny tytuł na film. Wiesz co, był film Seks, Komstwa i Kasety Wideo. Może będzie Kłótnia, kasa i remake. Czemu nie? Słuchaj, Jurek, od razu wiesz, do studia patentowego zapisz sobie tam, wiesz, wykup ten tytuł, trademark, wiesz, i tak dalej, żeby po prostu było, bo tak to może być. A panie i panowie, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. No i widzimy się oczywiście, że tak, na żywo za tydzień. Cześć. Okej, właśnie skończyła się tam. Teraz w tym momencie muszę jeszcze zamknąć transmisję na Instagramie. Także drogi Instagramie, do zobaczyska również. Zakończę transmisję na żywo. No i wy, drodzy widzowie na YouTubie pionowym, dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj. Było mi niezmiernie miło. Tak, mikrofon tam już jest, ale to już jest w porządku. Co więcej, no to wszystko. Dajcie znać, czy wam się podoba taka forma pionowa, no bo troszkę to jest inaczej, tak, bo nie pojawiają się te wszystkiego rodzaju paski, nie wyświetlam wam stron, które oglądamy, które czytam, bo to akurat jest filmem, ale są strony, które w taki właśnie sposób są, ale coś innego, to jest po prostu próba, w tym momencie po obejrzeniu tego cały czas takie odcinki są zostawione jako publiczne, możliwe, że w przyszłości one będą tylko i wyłącznie w trakcie oglądania, a później już dziękuję bardzo, jeżeli nie ma, to one będą może nie tyle usunięte, co będą niepubliczne i na przykład wspierający będą mogli sobie je zawsze obejrzeć, a osoby, które tylko chcą obejrzeć, tak powiem, z ulicy, no to wchodzą, ciach, dziękuję bardzo i oglądają, a później to już nie będzie. Zobaczymy, jak mówiłem, to jest nowa opcja, którą YouTube wprowadził, nie jedna w tym roku, bo to, co oni nam przygotowują, to jest po prostu kosmos i po prostu będzie rewelacyjnie. Mam nadzieję, że Madame Web na MME nie wyląduje. Na MME, nie wiem, co to jest MME. Nie no, Madame Web, jutro się już powinna... Słuchaj, Sasik, ja nagrałem tego materiału ponad 25 minut i to jednym ciągiem. To nie jest tak, że na przykład nagrałem powiedzmy 3 minuty i tak. I potem, no dobra, no to teraz to ja po... Nie, po prostu było na zasadzie, że ciach, kamera włączona i jadę i mówię, że Madame Web to i to, bo to oczywiście przygotowane są wszelkiego rodzaju ciekawostki z IMDB, rzeczy, o których chcę powiedzieć, bo zawsze jak sobie... sobie wiesz, notuję i podkreślam, że na przykład, wiem, że jak na różowo to na przykład to są głupoty, jak na zielono ciekawostki, a na przykład na pomarańczowo to są jakieś cytaty i tak dalej, wiesz. Nie, na Martinowe recenzje ekstra nie, będzie tutaj rzeczywiście. Tym bardziej, że no, ty jesteś wspierający, więc powinieneś mieć dostęp do Facebooka. Wyszukaj na Facebooku, grupa nazywa się Skruchowisko VIP. Tam mają dostęp wszyscy wspierający, tam materiały, które są publikowane na przykład wcześniej, oprócz tego, że na YouTubie są wrzucane jako właśnie dla wspierających, że na Patronite, bo też mamy oczywiście łączonego Patronite, te materiały również lądują, to wszystko ląduje na tamtej grupie. Jedynie co nie ląduje, to komentarze do filmu, ponieważ Facebook nie pozwala na tak długie materiały, bo to są pliki o stary chyba, 60-gigowe. Tak jakoś to wygląda. Więc wyszukaj grupę Martinowe, wróć Skruchowisko VIP, tam się zgłoś i w tym momencie wypełni ten formularz, tam jest jakiś formularz, napisz właśnie swój nick z YouTube'a i to jest dla wszystkich wspierających, to jest za darmo, także tam się wcześniej pojawiają informacje, czasami na przykład jest tak jak ostatnio było, że kiedy mieliśmy konkurs ten charytatywny i dostałem bilety od Best Filmu
na film Pies i Robot nominowany do Oscara, no to na przykład nie wszyscy się zgłosili. I miałem chyba dwa albo trzy bilety zostały do rozdania, to były chyba do Cinema City albo do Heliosa, no mniejsza o większość. W każdym razie tak to było i no to wrzuciłem na grupę właśnie do wspierania, mówię, kto chce, kto ma powiedzmy kino takie, a nie inne w swojej miejscowości, więc wiesz. Tak samo na przykład jest z książkami, które dostaliśmy od wydawnictwa Mięta, też nie wszyscy się zgłosili, wiesz, więc też kilka książek zostało i najprawdopodobniej zostaną właśnie rozdane wspierającym na grupie Skruchowisko VIP. Więc odnaleźć Skruchowisko VIP Śmini, a jeżeli nie możesz, to napisz mi na przykład maila albo wiadomość na Messengerze, to ja ci wyślę link i spokojnie wtedy się ogarniesz i nie będzie żadnego problemu, także będzie w porządku. A tutaj widzę, że ludzie komentują, pani oglądają z odtworzenia, ale to ten starszy. No dobra, to wszystko, dziękuję bardzo, godzina 5, ale całkiem rzeczywiście przyjemnie, całkiem w porządku. Tylko jeszcze muszę popracować, bo wiem, że dźwięk nie należy do najlepszych, ale to w tym momencie już muszę jakiś tam mikrofon fajny ogarnąć i będzie rzeczywiście rewelacyjnie, ale to za czas jakiś, bo wiadomo, że jeszcze kilka zmian, kilka nowości od YouTube'a nas czeka w tym roku, a to, co nam szokują, stary, to uwierz mi, to jest po prostu kosmos. Dobra, dzięki wszystkim, którzy byli na YouTubie shortowym, pionowym. Do zobaczyska. Cześć. Tutaj wyłącz i koniec.